Bang, 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 bang. To jest kolejne spotkanie w ramach programu No Comment, Kanga No Comment. Cieszę się, że jesteście teraz z nami. Pozdrawiamy Was ze słonecznego Gdańska. Ja nazywam się Łukasz Żeligowski, a dzisiaj ze mną jest... Kamil Żynda. Super. Cześć, Kamil. Cześć, Łukasz. Nie będę opowiadał żadnego słuchania dzisiaj, bo to nie jest kwadrans Kanga. Tak. Ale dzisiaj sobie porozmawiamy o gorącym czasie, który mamy. Tak. Ty pokazywałeś mi dzisiaj... Bardzo ciekawy dokument. Tak, list od senatorów Stanów Zjednoczonych do Binance'a w sprawie niejasności związanych z Binance'em. Jakich niejasności? No przecież to jest taka porządna giełda. No tam jest dużo niejasności. Ogólnie zarzucają im, że umożliwiali pranie brudnych pieniędzy, unikanie sankcji. Nie oddawanie informacji na temat działania Binance'a, ilości użytkowników, rozliczeń między Binance'em US a Binance'em globalnym. No jest tego bardzo dużo. Jejku, ale to mają jakieś dowody, czy to są tylko przypuszczenia? To są przypuszczenia, ale no, dowody są w postaci takiej, że to są doniesienia Reutersa. Reuters, który jest jedną z największych firm na świecie, która skupia, agreguje informacje i przekazuje je publicznie, no oni dostali bardzo dużo informacji na temat działania Binance'a, udostępnili to Senatowi Stanów Zjednoczonych i na tej podstawie ci senatorzy wystosowali pismo. Tam jest Binance i wiele innych doniesień medialnych ogólnie, tak? Nie ma twardych dowodów, ale są jakieś na przykład wiadomości z Telegrama, z zamkniętej grupy na przykład, na której byli dyrektorzy operacyjni Binance US, Changpeng Zhao, sam we własnej osobie, no i tam śmietanka całego Binance'a, gdzie właśnie opowiadają różne rzeczy na temat unikania KYC, na temat zwiększania limitów. No tam się bardzo ciekawe rzeczy dzieją, jeżeli część nawet tych informacji, które tam są, będzie prawdą. No, może być bardzo ciekawie. Od kilku dni widzimy gwałtowny odpływ środków z BUSD. Tak. W ciągu niecałych 7 dni spadek o prawie 50% kapitalizacji. Tak. Mamy w tej chwili w okolicach 9 czy 8, no około 9 miliardów dolarów. No to jest takie niepokojące. No tu się bardzo dużo rzeczy dzieje w ostatnim tygodniu, no bo tu było G20, były rozmowy na temat regulowania rynku kryptowalut. Przedwczoraj bank Silvergate, który obsługuje Circle, Krakena chyba. Krakena, Crypto.com. Coinbase'a. Crypto.com, Coinbase, no kurczę, tak. Same największe tak. firmy kryptowalutowe. No i powiedzieli dwa dni temu, mieli, że nie dadzą rady na 16, mieli chyba przygotować raport ze stanu finansów, ogólnie jak wygląda ich sytuacja, no i powiedzieli, że nie przygotują tego na ten czas i jest duże prawdopodobieństwo, że stracą płynność. I te wszystkie firmy no wczoraj dały oficjalne informacje, że na razie wstrzymują współpracę z Silvergate. No to już jest chyba dla nich gwóźdź do trumny, no jeżeli oni już sami mówią, że coś się nie uda i te wszystkie firmy teraz przestały z nimi współpracować, no to myślę, że depozyty u nich bardzo mocno spadły, a wiadomo, że banki działają na zasadzie rezerwy cząstkowej. Tak, tak. No na pewno używały środków klientów do tego, żeby robić jakieś biznesy. Tak. To prawda. Wiemy o tym, że wszystkie banki przecież tak robią. Zanim pójdziemy dalej, jedna gorąca prośba do Was wszystkich, którzy nas oglądacie. Subskrybujcie, lajkujcie. I dzwoneczek. Dzwoneczek, tak. Koniecznie dajcie łapkę w górę. No i napiszcie też, co myślicie o tym, że nagle mamy taki odpływ środków z BUSD. Czy to jest początek DPEGA? DPEGA, czyli chodzi o to, że BUSD powinno być równe 1 dolarowi mniej więcej. I DPEG jest wtedy, gdy ta wartość przestaje być utrzymywana, czyli na przykład nagle się okazuje, że za 1 BUSD możemy dostać jedynie 90 albo 80 centów. Tak, to jest DPEG. Nie było do tej pory takiego ataku na BUSD. No nie było. Mimo nie. gwałtownego spadku kapitalizacji, to jednak DPEGA nie było. To może świadczyć o dosyć dobrych fundamentach. Tak. No, jak patrzę na cenę BUSD, patrzyłem na wykresy, to tam bardzo stabilny 1 dolar, żadnych większych odchyleń, więc chyba wszystko dobrze, ale ty mówisz, że to takie poważne zarzuty. No to tutaj jest wiele ciekawych wątków, no bo to może być tak, że jakby ten kurs BUSD podtrzymuje Binance swoimi środkami. Znaczy też nie wiadomo, czy nimi środkami, czy nie środkami użytkowników na przykład, tak? No, mieliśmy gwałtowny spadek dzisiaj w nocy, nagrywamy to w piątek. Tak.
W nocy z czwartku na piątek mieliśmy nagły zrzut bardzo dużej ilości bitcoinów i gwałtowny spadek ceny. Mieliśmy nawet... wszystkich chyba kryptowalutach, tak. No bo wszystkie podążają za bitcoinem. No bitcoin sam ponoć ponad 6% dzisiaj w nocy w ciągu 30 minut. Czyli to był jakiś duży zrzut bitcoina. No i właśnie tutaj, czy to nie ma na przykład w związku z tym, że Binance próbuje ratować, tak? Próbuje ratować BUSD. Niekończąca się historia. Tak, bo z drugiej strony teraz można powiedzieć, że mamy do czynienia z zemstą. Zemsta polityków amerykańskich, którzy powiedzieli, kurde, straciliśmy przez upadek FTX-a, który został wywołany przez Binance'a, tak. No to my teraz dobierzemy się Binance'owi do skóry. No i może to być taki scenariusz, ale również to może być scenariusz taki, że faktycznie jednak zaczną wychodzić jakieś straszne rzeczy na temat Binance'a. Kurczę, upadek Binance'a, co to by było? Ja nie wiem. Nie wiem, dzisiaj czytałem, że mają, oj Boże, nie chcę tutaj skłamać, 120 milionów użytkowników, czy ponad, więcej, jakieś kilkaset milionów użytkowników na całym świecie. I no właśnie tutaj w sprawie tego listu tych senatorów do Binance'a, no tam się pojawiają takie rzeczy, na przykład, że w związku z Silvergate, że Binance miał dostęp specjalny do konta na Silvergate, gdzie nie potrzebował autoryzacji banku samego, żeby robić wypłaty i wypłacił miesiąc temu z konta na Silvergate, gdzie były zdeponowane środki Binance US, aha, na konto Binance'a globalnego, gdzie według regulatora amerykańskiego te spółki powinny być totalnie od siebie niezależne, żadnych powiązań ze sobą nie powinny mieć. No tak. Bo to... No i teraz wypłacił sobie Binance globalny środki użytkowników z Binance US w kwocie 400 milionów dolarów. O, to już nie taka mała kwota. No, nie jest mała kwota właśnie. No. Co do samego Silvergate, to tam jeszcze ciekawsze rzeczy się dzieją, no bo okazuje się, że oni w 2022 roku zarobili na czysto 45 milionów dolarów, chyba z tego co pamiętam dobrze. I w tym momencie są winni, znaczy brakuje im środków na miliard dolarów. Tak, no to duża kwota, to jest większa kwota niż sumaryczny zysk od 2016 roku, tak. Czyli można powiedzieć, że cały zysk został przejedzony, nie chcę tutaj tak kolokwialnie mówić, więc czy to jest jakaś zmowa? Były CEO Krakena, no ostatnio miał taką wypowiedź na temat tego, co się dzieje i tych regulacji, które się dzieją ostatnio, no że to jest cyniczna gra regulatora na to, żeby zniechęcić ludzi do inwestowania w kryptowaluty, bo tam się wypowiadała jeszcze prezeska jakiegoś takiego banku związanego właśnie z kryptowalutami, nie pamiętam jaki to bank w tym momencie, która powiedziała, że ona informowała regulatora amerykańskiego o problemach FTX-a dużo, dużo wcześniej, zanim się to zaczęło w ogóle dziać wokół FTX-a. I że to wyglądało na to, że... No i tutaj właśnie nie wiadomo, o co chodzi. Co się dzieje, tak? Co FTX się dzieje? Chroniony przez regulatora. Tak, że oni już dużo wcześniej wiedzieli o tym, że tam są jakieś niejasności, a zamiatali to pod dywan, tak? A z drugiej strony dali Krakenowi karę 30 milionów dolarów za udostępnienie stakingu dla użytkowników w Stanach, tak, ostatnich. Zaznaczam, że to nie jest kara, bo to nie jest, że Kraken się przyznał do tego, że tak było, tak, ale też nie jest to przyznanie się regulatora, że nic nie było. Nie? Tak. Także to jest taka dziwna instytucja, ale... Gdzie Kraken jest, no tak jak sam powiedziałeś, no, jedną z najbardziej zaufanych giełd, no najbardziej chyba jedną z największą ilością licencji i regulacji spełnionych, także no tutaj w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją, że właśnie takiego FTX-a nikt nie ruszał, choć wszyscy, no, wszyscy wiedzieli, co tam się dzieje. To taki amerykański getback się robi, widzę, pomału. No tak, tak, no nie? Bardziej mnie ciekawi, co z tym Binance'em, bo tam się naprawdę dziwne rzeczy dzieją, tak? Że... No, na pewno możemy powiedzieć, że zarzuty są bardzo poważne. Tak. Tam jest mowa o tym, że pozwalano na przykład konto, które było nowe, to podpadało pod regulację KYC dopiero po 30 minutach. Po 10, tak? Po 10 minutach, czyli przez 10 tak minut można było zrobić wszystko. Tak. I nie było KYC. Tak. Dopiero po 10 minutach konto wpadało pod KYC.
To jest pierwszy jakiś zarzut. Mowa jest o tym, że Binance wspierał finansowanie Iranu. W jaki sposób? No, że tam było udostępniali trading dla Iranu, gdzie powinno być, Iran jest na liście sankcyjnej. Nie powinien mieć nawet dostępu do platformy. A tam znaleźli informację o tym, że co najmniej 8 miliardów dolarów transakcji było. 8 miliardów? 8 miliardów dolarów transakcji było z Iranu. Udostępniali też dla Rosji działania na platformie swojej. No także tam... Bardzo dziwne, że najciekawsze jest to, że oni nie udostępniają żadnych informacji o Binance, jako Binance globalny, nie udostępnia żadnych informacji o tym, ile zarabia, ilu ma użytkowników, nie pokazuje ksiąg rozrachunkowych, nie udostępnia danych o miejscu, lokalizacji, siedziby swojej nawet, tak? Dla mnie to jest jakaś... Dla mnie fenomen Binance'a był bardzo podejrzany. Zgodnie z moją doktryną, jeżeli coś rośnie za szybko, to znaczy, że to jest podejrzane. Mamy przykład Binance, urósł po prostu błyskawicznie, nagle, znikąd. Pamiętam te czasy, gdy Binance'a nie było, był Poloniex, był Kraken, było kilka jeszcze innych dużych giełd i się wydawało, że wtedy chyba Poloniex był takim największym graczem, że no nie ma możliwości, żeby ktoś... Tam był Bittrex jeszcze przez jakiś czas. Był tak dużą giełdą, Bitfinex, było tych giełd. Takich, to były takie stare giełdy, bo nie pojawiało się dużo nowych. Nie? I tu nagle, jak my myśleliśmy o Poloniexie, to mówiliśmy, no jest hegemon może być tylko jeden, tak, Poloniex. Tak. A tutaj nagle pyk i Poloniex nie jest już największą giełdą. Nagle pojawia się znikąd, dosłownie znikąd Binance, który rośnie w tempie astronomicznym. Tak, wykładniczym można powiedzieć. Wszystko idzie naprawdę całkiem nieźle. Nie wiem, w jaki sposób to było możliwe, że ta giełda zyskała nagle tak dużo użytkowników. No i nagle wszyscy mówią, nie, no Binance jest najlepszą, najpewniejszą giełdą. A tutaj teraz, proszę. Już bardzo dużo niejasności wychodzi. No, co by było, tak jak już wspomniałeś, jak Binance upadł, to nie wiem. No, naprawdę to jest tak ciężko przewidzieć, no bo to... Bitcoin po 8 tysięcy. Oby nie, no ale wiesz, no FTX sam, który był? No był drugi chyba. Był drugi, tak. Ale jak miał udział w rynku? Nie wiem. No podejrzewam, że jakiś kilkukrotnie mniejszy niż Binance. Niż Binance, tak, oczywiście. No właśnie. Chociaż w pewnym momencie tam było tak, że FTX na rynku spotowym był bardzo, bardzo mocny. No tutaj oczywiście pojawiają się te narzędzia pochodne typu dźwignie i jakieś inne rzeczy. Tutaj Binance jest bardzo, bardzo silnym graczem. No dużo osób, które znam, używa Binance'a do właśnie tradingu na dźwigni. Ale właśnie też z tego powodu zablokowali go w USA, bo oni udostępniali tyle narzędzi, można powiedzieć, opcji tradingowych, które były ściśle uregulowane w Stanach, a udostępniali to wszystkim bez żadnych ograniczeń. Tak jak powiedziałeś, same dźwignie, no, robi syntetyczne tokeny oparte na akcjach, tak? Gdzie no, co jest nie do pomyślenia, no w tym momencie, no nie wiem nawet, czy było do pomyślenia wcześniej, no kto mógł wpaść na taki pomysł, że zrobi token, który będzie spegowany do wartości akcji i będziesz mógł w nich handlować bez żadnych regulacji, bez żadnych licencji na platformie kryptowalutowej. Normalnie nie mogę się doczekać do kwadransu najbliższego, żeby zobaczyć, co będzie na rynku. Strach się kłaść spać, bo człowiek się kładzie, wszystko jest dobrze, budzisz się, a tu proszę. I cały czas wychodzą jakieś sytuacje związane, no bo to wszystko jest po kłosie tego FTX-a, podejrzewam, tak? No na pewno. Czyszczenie rynku bywa bolesne. Powiedz, myślisz, że to wpłynie na hossę, która jest przed nami? Albo jak to wpłynie? Jak Binance upadnie, to na pewno. Tu możemy się pożegnać, myślę, z hossą na jakiś dłuższy czas. Ale jeżeli nie padnie i to się rozejdzie po kościach, to myślę, że to taka... zdrowa korekta będzie, no bo szliśmy do góry, wiadomo, no jak coś cały czas idzie do góry, no to nie jest zdrowe, tak? Musiał być w pewnym momencie jakiś spadek, jakieś wydarzenie, taki czarny łabędź, można powiedzieć, jak teraz, no nikt się tego nie spodziewał. No, oby nie taki duży czarny łabędź, tylko takie, bo ja już mam, muszę ci powiedzieć, od ponad roku, kiedy zaczęły się pierwsze problemy, co była pierwsza, Luna upadła, tak, nie? Tak. Celsius później. Tak. To Luna to był chyba właśnie jakoś tak w okolicach kwietnia? Tak, coś takiego się zaczęły problemy. Kurczę, ja już mam dosyć. Ja no tam Celsius przecież też, nie? Był upadł, tak. Ale teraz chyba zaczyna wypłacać pieniądze. A ile? Masz jakąś informację? Nie pamiętam w tym momencie, ale tam czytałem właśnie, że zaczyna wypłacać pieniądze. To dobrze, że no, na pewno wszystkim nie starczy, to możemy od razu powiedzieć. No, zakładam, że wypłacają na przykład 80 centów za dolara. Tak. Bo jeżeli wypłacają 80 centów, no to jest jeszcze ok. Natomiast jeżeli by wypłacali 50 centów, no to już jest tak trochę nie ok. Ciekawe, gdzie te pieniądze
Gdzie te pieniądze poszły, skoro Celsjusz ich nie ma? To jest niesamowite. Mamy strasznie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, strasznie dużo negatywnych wydarzeń. Z jednej strony upadają firmy, które uchodziły za stabilne podwaliny w ogóle krypto, jak Celsjusz, jak Voyager, jak Luna, który upada, wielki projekt, który wydawało się, że jest taki innowacyjny, pewny, w ogóle spokojnie, wszystko będzie dobrze. Pamiętam, byliśmy na konferencji w Warszawie. Tak. Jednym z głównych wystawców była właśnie, był Launchpad, chyba to był gamingowy taki, nie? Związany z Luną. No nic nie wskazywało na to, że za 2 czy 3 tygodnie będzie jakiś problem, a tu bach, proszę, Luny już nie ma. Mamy problem FTX-a, który po prostu jak jakiś never ending story, taki tasiemiec, który się ciągnie, wyskakując co rusz nowe wątki. Tak. I z drugiej strony tutaj powiązanie FTX Binance, pokazanie jakich oni byli relacjach. No i kolejny wątek to, że jednak chyba Binance nacisnął komuś na odcisk. No musiał. Coś tam musiał zrobić. Chociaż z drugiej strony, patrząc na te niejasności związane z Binance'em, to też nie wiadomo, czy oni sami nie są sobie winni, tak? No bo to prędzej czy później ktoś musiał się za to zabrać. No po upadku FTX-a podejrzewam, że zaczęli się przyglądać. No ale to też, no tak jak nie wiadomo, czy to działanie polityczne, czy nie. Bo jeżeli Binance ma takie trupy w szafie, no to podejrzewam, że kilka innych giełd mniej uregulowanych, nawet czy mniej na świeczniku, też mogą mieć jakieś takie dziwne sytuacje związane z ich operacyjną działalnością, tak? No tak. No, powiem tak, jakby nagle zniknął największy gracz na rynku, który obsługuje kilkaset milionów kont, no to ci biedni ludzie muszą się gdzieś podziać. Ciekawe, jaką strategię przyjmą przy wyborze kolejnej giełdy. W moim takim patrzeniu będę cały czas obstawał przy tym, że należy trzymać się spokojnych platform, nie wzbudzających silnych kontrowersji, które rozwijają się w sposób stabilny, rozwijają się tak krok po kroku, nie mają jakichś gwałtownych wzrostów, no bo te gwałtowne wzrosty zawsze prowadzą, jak widać, do poważnych problemów, czyli... No, Binance'owi jeszcze zarzucili w ogóle, że no, ich token giełdowy też nie wiadomo, jakie ma zastosowanie, nie wiadomo, w jakich stopniu występuje w rozliczeniach u nich. Nie ujawnili żadnych danych dotyczących tego tokena, także no to Binance to jest naprawdę taka puszka Pandory, którą chyba jak otworzymy, to się zaczną właśnie dopiero rzeczy ciekawe. Okazać, że to, o czym mówiliśmy od samego początku, że Binance to jest jednak chińska giełda, tak, to też na pewno nie pokazuje, czy nie pozwala myśleć optymistycznie. Taka rada, nie trzymajmy środków na giełdzie z Binance'a. Liczę na to, że Binance się obroni. Bardzo bym chciał, żeby Binance się obronił, żeby został, żeby się okazało, że te zarzuty, które ma, są może wyssane z palca, a może nie aż takie straszne, a może coś tam było innego, no bo powiedzenie o tym, że konto podlega KYC po 10 minutach, no jest to bardzo sprytny zabieg, no ale no jak, no przecież to musi być ślad po tym. Znaczy, no ślad zostaje, kurczę, ale wiesz, no to chodzi, że oni, podejrzewam, że jakiś taki wymyślili manewr taktyczny po prostu, że system po 10 minutach może rozpoznawał, czy ktoś powinien zrobić KYC. I te 10 minut to był taki okres, kiedy ktoś wszedł, zrobił transakcję, wyszedł, i koniec, i nie ma gościa, no, a wystarczyło wtedy właśnie u nich w tym przypadku założyć tylko na e-mail. Żadnych danych nie potrzebne było więcej, czyli ktoś zakładał na e-mail, przelewał krypto, skupował coś innego, wysyłał na inny portfel, zamykał konto, to się działo w 10 minut i nie ma tematu. I oni teraz nawet nie mogą powiedzieć, no słuchajcie, próbowaliśmy po 10 minutach zrobić KYC, już gościa nie było. Gościa nie ma, no właśnie. Tak? Może znaleźć jakąś dziurę w regulacjach, która wymagała, no nie było napisane, że ma być KYC w momencie założenia konta, tylko nie było opisane po prostu, tak? I oni sobie wymyślili, że zrobił to po 10 minutach, a w te 10 minut niech każdy sobie tam robi. No tak, bo zwykła osoba, która zakłada konto, to te 10 minut prawdopodobnie za dużo nie robi. No nie, no bo... To zanim tam założy konto, zanim adres skopiuje, no to może przeleje tylko środki, zacznie się rozglądać po giełdzie. No ale jakby ktoś wiedział, że nie ma KYC, no to w 10 minut można dużo
dużo zrobić. Jakoś zbieżne jest to z czasem bloków w BTC. Może to tak trochę za daleko wychodzę, ale tak jakoś mi się skojarzyło, nie? No, słuchaj, czyli tak, mamy tydzień, w którym znowu wypadają trupy z szafy. Widzimy tak. Naparzankę, bo ja bym powiedział, to jest taka naparzanka. Z jednej strony mamy regulatorów, cały aparat państwowy Stanów Zjednoczonych, który, no nie ma co tu ukrywać, demokraci oberwali trochę przy upadku FTX-a. Tak. Tam się trochę krwi napsuło. Myślę, że parę osób po nocach spać nie mogło i dalej nie może. No i teraz myślę, że jest to wielce prawdopodobne, że tak naprawdę wykorzystywane jest to do walki z Binance'em. Z drugiej strony jestem przekonany, że Binance też za uszami trochę brudowa i musi się pilnować, żeby to, co zostanie wykryte, żeby go nie położyło. No, straszne, kurczę. No tyle, wiesz, z negatywnej informacji z Chin, że Binance chiński, chociaż nie jest zarejestrowany w Chinach. No nie, on jest nasz... Na Kajmanach. Ale z drugiej strony taki news pozytywny w sumie. No, dwa newsy, które mogą wskazywać na to, że hostce się zbliża. No to taki news, że na szczycie G20 i jakiś przedstawiciel Indii czy jakiegoś systemu bankowego w Indiach powiedział, że totalnie zakazujemy kryptowalut. Czyli to, co się powtarza co przed każdą hostą. Tak? Zakazują, tak. Indie mówią, totalnie zakazujemy żadnego handlu, nikt nie będzie mógł nic zrobić z krypto, koniec tematu. I z drugiej strony pojawia się Hongkong, który chce uregulować. I mówi, w tym momencie. Chcemy, tak. Tak, my chcemy, a wiadomo, że Hongkong, nie wiadomo, czy to nie jest jakiś wybieg Chin. Bo w tym momencie Hongkong to jest specjalna strefa wpływów Chin, tak? Znaczy podlega pod Chiny. Tak. No ale teraz oni mogą sobie zrobić, według tego, co czytam, zrobią sobie dwa systemy. Jeden system to będzie system chiński. Chiński, a drugi to będzie system Hongkongu. Ale środki między tymi dwoma systemami mogą przepływać. Okay. Czyli oni jakby uregulują kryptowaluty w Hongkongu, dadzą licencje podmiotom, które mogą inwestować w kryptowaluty detalicznym i dużym podmiotom i będą sobie środki, w Chinach jest zakazane, ale do Hongkongu wysyłamy środki i tam obracamy tymi środkami, tak? No słuchaj... No ale moment, kiedy Chiny kiedy łagodzą stosunki, no to już zawsze jest taka sytuacja, że hossa jest już tam w zasięgu wzroku, nie? Ta hossa najbliższa przed nami według Ciebie w tym roku jaka będzie? Dzisiaj czytałem, że Robert Kiyosaki, no wiadomo, autor książek, inwestor, no bardzo znana postać w rynku inwestycyjnym, przewiduje, że do 2025 roku Bitcoin będzie kosztował $500 000. Czyli mamy 2 lata na 20-krotny wzrost. No to taki stabilny. No, stabilny wzrostik, tak. No i mówi, że czeka nas ogólnie system jakby bankowy. Czeka naprawdę trudny okres, że ludzie będą robić bankrany i zabraknie pieniędzy w systemie, fizycznych pieniędzy w systemie bankowym. No oprócz tego mówi, że rynek akcji, który teraz jakby próbuje się odbić po tych dołkach sprzed pół roku, że padnie tak, że tam 50%, 60% straty to będzie nic porównane do tego, co się dzieje, ale bardzo mnie cieszy, że jest bycio nastawiony do rynku kryptowalut, tak, i samego Bitcoina. Mnie zastanawia to, czy uda się Bitcoinowi wyrwać z tych więzów, które łączą go z rynkiem akcji, bo cały czas widzimy jednak, że jak akcje idą do góry, to Bitcoin idzie do góry. Jak akcje spadają, to Bitcoin spada. Tak. Jeżeli się uda przełamać tą korelację, okaże się, że Bitcoin działa niezależnie, to wtedy myślę, że ten trend wzrostowy będzie niepowstrzymany. Będziemy mieli naprawdę, naprawdę olbrzymie wzrosty. Ja się boję tylko jednego, wiesz, że w związku z tym upadkiem Silvergate'a to zaczęły mi przychodzić do głowy takie pomysły, jak no, Silvergate jako bank, system rezerwy cząstkowej, dawał pieniądze, których nie ma. Te pieniądze grały na rynku kryptowalut. I czy te wzrosty, które były na rynku kryptowalut, czy w ogóle cała sytuacja na rynku kryptowalut nie jest taka trochę zamydlona tym, że to banki jednak pożyczały środki instytucjom kryptowalutowym? Możliwości jest bardzo dużo. Ja bym nawet powiedział więcej, że to same giełdy kreowały środki. Patrząc na Alamedę i USDT na przykład. Na przykład. W przypadku Binance'a to mówilibyśmy o wiele większej skali. To nie byłoby, no FTX, tak, to jest olbrzymia giełda, bardzo dużo środków, no ale jednak
Binance to zupełnie inna liga i tutaj byśmy mieli bardzo, bardzo poważny problem. Tak, żeby ludzie mieli osąd, no, jak wygląda sytuacja Binance'a. To jest 40 miliardów dolarów obrotu dziennie. Jakie to są, jaka to jest skala, tak? Żeby mieć jakiś taki pogląd na to, jak to wygląda. Ja jestem zdania, że nie może być podmiotów zbyt dużych, żeby upaść. Tak. To tylko będzie dobrze świadczyło o rynku. Tym, którzy zachowają zimną krew, to da szansę na niezłe zarobki, no bo pamiętajmy, kupujemy, gdy leje się krew, tak. Sprzedajemy, gdy wszyscy są byczo nastawieni. Dokładnie. Więc to stara zasada, ona będzie działała. Takie zamieszania na rynku na pewno rodzą niesamowite okazje, których pewnie nie będziemy świadkami już przez jakiś czas znowu. Naprawdę czekam na ten moment, w którym przestaną się pojawiać takie mrożące krew w żyłach informacje. Chciałbym trochę się ponudzić i powiedzieć i tobie, i wam, że dzisiaj to będzie krótki program, bo nic ciekawego się nie stało. No, ewentualnie możemy powiedzieć o jakimś tam drobnej rzeczy, ale nic dużego. Będziemy się tutaj wysilać, żeby cokolwiek powiedzieć, ale tutaj nie ma, omówiliśmy tylko jeden temat, tych tematów pewnie moglibyśmy mieć z 10, ale rozmawiamy już bardzo długo, materiału mamy nagranego sporo. Kamil, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci również, Łukasz. Widzimy się z wami już w najbliższy wtorek, Kwadrans z Kangą i oczywiście zapraszamy na sobotę kolejną 19.30. 19.00 mamy kolejną premierę Kanga No Comment. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Dzięki. No to już się nagrywa, tak? Najgorzej. Ja to jestem, brzuch jest, będę był persy. I to już na pewno idzie do A o e u e. Wyrewolwowany rewolwer. Niestety mam tam mój plecak. Czy mogę ją odebrać? To można, już by to bierz. Tak, bierz. Nie, to spokojnie, bo na czym skończyliśmy, bo i tutaj się trochę teraz. Już włączam. Bum, bum, bum. O. No i dobrze. Ile?